Ej, Mateusz! Żegnaj, agencie. Już więcej się nie zobaczymy. Co tu się dzieje? No jak to co? Świat się skończył. Jak to się skończył? I co my teraz zrobimy? Jak to co? No, będziemy kraftić. Gracze pokochali survival. Chcą się martwić o to, czy ich postać jest najedzona, czy wypiła wystarczającą ilość wody oraz czy na zewnątrz jest zimno. Dodają poprzez mody te mechaniki do gier, które absolutnie ich do tej pory nie miały. Ale oczywiście ten gatunek, mimo tego, że przeżywa swój rozkwit, ma swoje absurdy, które dziś postanowiłem wam pokazać. Aby przetrwać, powinniśmy zebrać trochę surowców. To świetny pomysł, Hedzie. Powinniśmy zebrać trochę surowców. Dobrze, że mam ze sobą moje żelazne pięści. To już klasyczny początek chyba każdej przygody z survivalem w grach. Nim w nasze ręce trafi najbardziej podstawowe narzędzie, prymitywna siekierka, którą zetniemy drzewo, kilof do pozyskania kamienia czy cokolwiek innego, musimy wziąć sprawy w swoje ręce. No i to dosłownie. Pierwszym celem są drzewa, gdyż z nich otrzymamy drogocenne konieczne surowce do budowy nieco bardziej zaawansowanego sprzętu do przetrwania w lesie czy gdzie tam nas twórcy rzucili. Każda postać, czy to kobieta, czy mężczyzna, posiada w założeniu ręce z żelaza, niczym Den Rand, i kruszy korę i drewno, nie własne kości dłoni. Tutaj prym wiedzie znany wszystkim Minecraft, ale też Ark Survival Evolved. Oczywiście są odstępstwa, takie The Forest rzuca nas na głęboką wodę, wręczając nam toporek, zaś Rust ukazuje, że wyjątkowo zgrabny kamień świetnie nadaje się do łupania drewna. To świetny pomysł. Ja zbiorę kamienie i wodę, a ty zajmij się drewnem i gałęziami. Do roboty! Spokojnie, wiem, że prawie każdy plecak ma swoją pojemność i zmieści określoną ilość przedmiotów wyznaczonych do tego slotach. Z drugiej strony może gwarantować nam pewien udźwig, w ramach którego organizować musimy nasz podręczny bagaż. Inną sprawą jest to, że nasz bohater zazwyczaj posiada ów plecak, torbę czy inny pojemnik określonych rozmiarów i nie widzi potrzeby dostosowywania go do np. sterty gałęzi, hektolitrów wody lub 15 skór niedźwiedzi, których rekreacyjnie pozbył się w drodze do szałasu. Czasem jednak gra zaprojektowana jest tak, że nie widzi problemu, by mieć przy sobie stertę drewna lub kilka konkretnie dużych i ciężkich broni. Tak długo, jak sloty się zgadzają. Niektóre tytuły, ponownie The Forest, wprowadzają na przykład mechanikę noszenia wielkich kłód na ramionach. To miła odmiana dla tak niedocenianych plecaków bez dna. Z drugiej strony ta sama gra po otworzeniu torby do przenoszenia przedmiotów ukazuje nam prawdziwy survivalowy stragan pełen rozmaitości. Czy widziałeś te wszystkie dzikie zwierzęta? Widziałem, przydałby nam się pancerz. Poczekaj, wykrawcę. Od razu czuję się pewniej. Absolutna podstawa survivalu to umiejętność adaptacji i przygotowania potrzebnych nam narzędzi lub broni w przypadku ataku. Innych ocalałych, ale o tym później. Pozornie niepowiązane ze sobą przedmioty znalezione gdzieś w ruinach przedszkola przecież da się bez problemu ze sobą połączyć tak, by w efekcie stworzyć nóż, granat, strzałę czy cały silnik, akumulator lub wręcz budynek. Jeden rzut okiem na zaawansowaną instrukcję łączenia przedmiotów i trach. Kilka gałęzi, detergent i kamień zamienia się w ciepły płaszcz ochronny.
Element ten był mocno wyśmiewany w przypadku takiego The Last of Us, gdzie Joel był w stanie zbudować bombę z puszki i kilku losowych elementów, jednak dodatkowe strzały czy paliwo do miotacza ognia stanowiły dla niego problem. No i oczywiście wszystko z doklejonymi nożyczkami jest groźniejsze. Poza tym wiedzieliście, że zaledwie 40 fragmentów metalu pozwala stworzyć kewlarowy hełm? To takie proste rast. A co ty właściwie robisz? Pozyskuję części elektroniczne. A skąd wiesz, że tam są części elektroniczne, których akurat potrzebujesz do tego, co robisz? Przecież części elektronicznych jest dużo. Jest skład na boku, da. A, to proste. Świat po apokalipsie, czy losowa przygoda wymagająca umiejętności przetrwania, zdaje się nas lekko rozpieszczać. Każdy przedmiot po zniszczeniu rozpada się na idealne i, co najważniejsze, uniwersalne części pasujące absolutnie do wszystkich projektów. Oczywiście jest to skrót myślowy ułatwiający rozgrywkę i sprawiający, iż jest ona przystępniejsza dla gracza. Wyobraźmy sobie tę frustrację, jaka towarzyszyłaby nam, gdybyśmy wciąż poszukiwali tej jednej specyficznej części, która pozwoli nam zbudować pistolet. Nie wiem, perfekcyjnie wyprofilowanej rury, a nie fragmentów metalu i drewna. Oczywiście rzadkie przedmioty wymagają większego trudu przy craftingu. Być może kiedyś doczekamy się tak rozbudowanego inwentarza, jednak obecnie chyba powinniśmy cieszyć się, że twórcy gier oszczędzają nam nerwów. Niemniej jednak wygląda to absurdalnie. Jesteś friendly? Co? Friendluję? Co? W sensie, jesteś przyjacielem? Friendluję, friendluję. To dobrze, ja też. Bardzo ładna kurteczka. I only have a 50% can of sardines, but you can take it. Anything helps. Thank you. Fully energized and hydrated. Thanks, man. Problem prawdopodobnie każdej gry sieciowej, gdzie gracz ma styczność z jakimikolwiek ludźmi, lecz w przypadku tego gatunku jest on zdecydowanie najbardziej odczuwalny. Od H1Z1 przez DayZ aż po Ark czy Conana. Każdy zdaje się polować właśnie na nas. Dopiero zaczynamy rozgrywkę i nagle pojawia się ktoś, kto wprowadzi nas w świat przetrwania. Ten scenariusz jest wyjątkowo optymistyczny. Inaczej jednak będzie wyglądała nasza reakcja, jeśli ktokolwiek pod pozorem bycia przyjacielem obrabuje naszą kryjówkę lub poczeka tylko na ten moment, w którym będziesz stał do niego plecami, by pozbawić cię życia i, co ważniejsze, przynajmniej dla niego, twojego ekwipunku. Takie podejście owocuje brakiem ufności wśród graczy i wyrabia wewnętrzny system blefu i bycia podstępnym. Czy to złe? Nie wiem. Zawiązywanie przyjaźni z obcymi nie zawsze ma rację bytu. Zawsze można pograć ze swoimi kumplami. Mam nadzieję, że udało nam się wyśmiać kilka takich podstawowych, absurdalnych sytuacji czy mechanik z gier survivalowych. Dajcie znać w komentarzach, czy wy macie jakieś swoje propozycje, a tymczasem dzięki wielkie za uwagę i trzymajcie się, cześć!